pan Jarosław Babalski, radny Rady Miejskiej w Olsztynie. Panie radny, jest wiele tutaj nieprawidłowości, natomiast no, prosiliśmy Urząd Miasta, aby tutaj ktoś przyszedł w imieniu prezydenta. No niestety nikt się nie zjawił. Powiedziano nam, że zjawi się ktoś tutaj z MBC-u. Jednak jak widzę, nie ma nikogo. Pan jest radnym. Panie radny, zna pan tę sprawę i powtórzę to pytanie, jak media lokalne i ogólnie w ogóle media tę sprawę relacjonowały, czy wysłuchiwały również głosu osób niezadowolonych w tej sprawie? Szczęść Boże. Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, media lokalne w mojej ocenie z obserwacji całkowicie przemilczają ten temat. Jeśli mamy mówić o tym, że ukazują się artykuły sponsorowane przez spółkę, przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, czyli spółkę miejską, to tak, to takie artykuły się ukazywały. Jeśli mówić o tym, że informacja na temat tego, co się dzieje, na temat rozwoju tego projektu ukazywała się na stronie internetowej, to tak, to trzeba przyznać, że to się ukazywało. Natomiast jeśli mówić o publicznej debacie na ten temat, to ja to oceniam jako przemilczanie tematu albo manipulowanie informacją w przekazie do opinii publicznej. Panie radny, Miejskie Przedsiębiorstwo tutaj Energetyki Cieplnej, jak ono się wpisuje w ten plan zagospodarowania odpadów komunalnych? Panie redaktorze, Szanowni Państwo, w mojej ocenie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest absolutnie kluczową sprawą w tym całym projekcie. Według promotorów tego projektu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ma dźwignąć ciężar spółki z GOK, czyli Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, ma dźwignąć ciężar deficytowej spółki poprzez system umów, zaczynając od spółki z GOK, poprzez umowy wykonawcze z GOK, spółka MPEC, są to dwa oddzielne podmioty, poprzez system umów stworzono taki oto mariaż, który ma zafunkcjonować i ma przynosić, ma zrównoważyć wydatek, koszty, jakie zostaną poniesione. Absolutnie spółka z GOK nie poradziłaby sobie bez tego oto przedsiębiorstwa na terenie, na placu przed tym przedsiębiorstwem stoimy. Absolutnie spółka z GOK by sobie z tym nie poradziła. Poprzez tą umowę wykonawczą stworzono taki mariaż i proszę bardzo, stoimy przed zakładem, który jest absolutnie w mojej ocenie perłą w koronie majątku gminy Olsztyn. Absolutnie perłą w koronie. Jest to majątek publiczny w 100%. Więc mamy jako mieszkańcy Olsztyna do tej pory głos opiniotwórczy na temat tego, w jakim kierunku ma iść system ciepłowniczy. Miasto blisko 170-tysięczne, ogrzewane przez ten zakład, w którym stoimy, w blisko 50%, bo to nie jest jedyne źródło ciepła, ponosi ciężar ogrzewania i zabezpiecza to w 100%. Ten zakład bardzo dobrze funkcjonuje. Mówię to na podstawie sprawozdań, które są przedstawiane na komisjach w Radzie Miasta. To jest spółka, która działa u założenia jej. To jest spółka, która działa na profit. Natomiast wszelki zysk, jaki wykazuje, a wykazuje go od 2005 roku, te pieniądze są przeznaczane w modernizację tego przedsiębiorstwa, czyli w nasz majątek, nasz społeczny majątek. Bardzo dobrze. Proszę spojrzeć, proszę skierować kamery na ścianę zakładu. W tej chwili tylko widzimy zewnętrznie. Ona w tej chwili jest ocieplana. Ale w zeszłym roku i poprzednich latach zakład przeszedł gruntowną modernizację. On bardzo dobrze funkcjonuje. W związku z powyższym uważam, że budowanie takiej narracji, że Olsztynowi jest potrzebne nowe źródło ciepła, jest absolutnie mylne.
Panie radny, zapraszaliśmy przedstawicieli miasta, no niestety nikt się nie pojawił, może by nam tutaj coś wyjaśnili, może inaczej ta prawda się kształtuje, no ale no, nie zabierają tutaj głosu. Przedstawiciel MPC-u też się nie pojawił. Jak pan by to skomentował? No pan jest radnym, więc to nie pan rządzi, pan tylko no, pełni tę funkcję radnego, która no, też jest kontrolna, ale no, pan nie może powstrzymać tej inwestycji. No niestety, proszę Państwa, z przykrością muszę stwierdzić, że Pan Prezydent zbudował większościową koalicję w Radzie, 25-osobowej Radzie Miasta. My jako Klub Prawo i Sprawiedliwość w sile 7 głosów, my jesteśmy tak naprawdę jedyną opozycją. Wszelkie dyskusje, próby podnoszenia dyskusji i argumentowania naszego oporu, no to jest odbijanie się od ściany. Naprzeciwko nas wystawiono działa, przepraszam za to określenie, ale wystawiono w tak zwanych pseudokonsultacjach autorytety z tytułami profesorskimi i uniemożliwiono nam przeciwstawienie tej sile autorytetów naukowych, przeciwstawienie głosu również autorytetów, które wypowiadają się zupełnie przeciwstawnie do tego, co tutaj się przedstawia opinii publicznej. Ciekawostka. Jeden z profesorów, może pominę jego nazwisko, jeden z profesorów występujący jako główny autorytet, czyli promotora tego przedsięwzięcia, jeszcze w 2009 roku był przeciwnikiem tego typu rozwiązań. Dziękuję panie radny. Przedstawiciele MPC pytali nas, czy na program mogą przyjść również ci eksperci, autorytety. No powiedzieliśmy, że jak najbardziej oczekujemy. No niestety nikt się nie pojawił. Myślę, że to samo za siebie dużo państwu mówi. Kontaktowaliśmy się również z Urzędem Marszałkowskim. Też nie chciano wziąć udziału w tym programie, stwierdzając, że no, jest to sprawa wyłącznie miasta, a nie Urzędu Marszałkowskiego, więc to również kładziemy państwu pod uwagę i zapraszamy do zostania.